Legendarny zielony ninja z przepowiedni, czyli słynny, jedyny w swoim rodzaju Lloyd Grimadon, mistrz energii, który wcale nie jest pierwszym mistrzem energii, o dziwo, i o tym sobie dzisiaj pogadamy, bo jest to bardzo ciekawy temat. Niedawno padła cała masa pytań do Doka Wyatta, czyli jednego z twórców Ninjago Powstanie Smoków, na Twitterze, skąd mogliśmy się dowiedzieć m.in., że po śmierci Lloyda będzie nowy mistrz energii, o tym, że Lloyd dowie się, czym jest jego własna moc, że zostanie to w jakiś sposób rozwinięte, a także o tym, że wcale nie był pierwszym mistrzem tego to żywiołu. Padło jeszcze pytanie, że skoro Lloyd nie był pierwszym mistrzem, to co było specjalnego w przepowiedni o zielonym ninja, na co Doc odpowiedział, że powiedział, że ta moc może zostać przekazana, ale nie powiedział w jaki sposób. I teraz jak sobie te wszystkie informacje podsumujemy, to nasuwa się jeden wniosek. Był pierwszy mistrz żywiołu energii, zapomniany przez wszystkich innych i jest tym jakiś specjalny, ważniejszy wątek, który zobaczymy w samym Powstaniu Smoków jeszcze w serialu. I możecie się teraz zapytać, o kogo tutaj chodzi? A ja odpowiem wam, że chodzi tutaj o Nocta albo jakiegoś z innego członka zakazanej piątki. A dlaczego tak sądzę? Ponieważ jest teoria, że zakazana piątka to po prostu poprzedni mistrzowie m.in. właśnie ziemi, lodu i tak dalej, czyli mocy, którymi teraz dysponują nasi ninja. I dlatego nie widzieliśmy Nocta używającego swojej mocy, bo on po prostu już jej nie posiada. No chyba, że po prostu nie chcieli tego spoilerować. Taka opcja też istnieje, okej? Okay? Ale w każdym razie nie zdziwię się, jeśli skończy się nawet tak, że zakazana piątka będzie miała te same moce dalej, mimo tego, że są już ich nowi właściciele. Albo jak ninja stracą swoje moce po raz kolejny, no naprawdę z tym może być jakiś super totalnie dowalony wątek, którego nie mogę się doczekać. A jeśli to nie jest członek zakazanej piątki, to kto wtedy? Być może chodzi tutaj o jakiegoś na przykład mistrza rasa. Nie, no nie, to już jest nudne ten wątek z tym mistrzem rasa, bo ciągle się jakieś nowe rzeczy na ten temat pojawiają. Ale na przykład ta osoba, o której mówił Egalt, że dlatego już ludzi nie trenuje, bo się wtedy mocno zawiódł? Szczerze wątpię, żeby chodziło tutaj o Grimadona, bo Egalt o Grimadonie nie wiedział o tym, że był w dożywocie i tak dalej, co również Doc Wyatt napisał na Twitterze, więc to musiał być ktoś inny. Tak czy siak, na pewno będzie to bardzo ciekawa postać i ja na ten moment trzymam się tego, że to ktoś z zakazanej piątki, ale jak będzie ostatecznie, przekonamy się dopiero w przyszłości. Oby już niedługo, bo serio nie wytrzymam.